Panie profesorze, ostatnie pytanie. For Event TV to jest telewizja branży eventowej, ludzi aktywnych. Chciałem się zapytać o pana ostatni wynik na maratonie. Ostatni wynik na maratonie. No ja jestem znowu 2 lata młodszy, bo po każdym maratonie jestem o rok młodszy. Minął kolejny rok, teraz się kończy, ale machnąłem 3 maratony. W lutym na Florydzie wyszła książka Wędrujący świat po amerykańsku, Columbia University Press, i między wykładami w jednym zaśnieżonym Yale, a drugim zaśnieżonym Cornell skoczyłem na Florydę i przebiegłem szybciutko maraton. Potem przebiegłem paryski na wiosnę, a potem przebiegłem w dużym stopniu pod górkę w czasie forum gospodarczego w Krynicy u nas. I to był wynik znakomity, bo przebiegłem. Najważniejsze w maratonie jest przebiec, skończyć. Po drugie, no udało mi się nie zatrzymywać. Najważniejsze to jest biec. I cały czas biec i się nie zatrzymywać. A po trzecie, dlatego, że było sporo pod górkę, to biegłem 4 godziny 50 minut, co jest no, całą godzinę gorzej niż na przykład, ja wiem, jeszcze niecałe 2 lata temu w Syrakizach na Sycylii. Także mój najlepszy wynik to jest Toronto 3:38, a ten krynicki nie był taki zachwycający, ale przebiegłem. Jak powiedziałem, najważniejsze jest skończyć to, co się zaczyna. Czy udało się panu zejść poniżej 3 godzin kiedykolwiek? Nie, dlatego, że... Ja się spotkałem z takimi gdzieś doniesieniami. Ja zacząłem, to wie pan, to są doniesienia medialne, jak pan wie, one częstokroć mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nie, ja się nie ścigam z innymi, którzy są dużo lepsi ode mnie w tym. Biegam po prostu dla przyjemności, biegam dla zdrowia, w zdrowym ciele, zdrowy duch, a pracować trzeba dużo, bo problemów nie brakuje i lubię to robić. I od czasu do czasu biega maraton. Jak powiadam, najważniejsze jest, żeby przebiec. I kiedyś miałem takie ambicje, no żeby jak się da zejść poniżej 4 godzin. I z tych prawie 40 maratonów, które przebiegłem, gdzieś tam prawie połowę pewnie poniżej 4 godzin. Drugą część powyżej tych 4 godzin. Ale najważniejsze jest to, żeby wpaść na tę metę z podniesionymi rękoma i krzyknąć w swoim wnętrzu zwycięstwo. I tym zwyciężonym, pokonanym są własne ludzkie słabości. Jak się startuje, to pierwsza myśl jest taka, zejść poniżej 4 godzin. Jak się udaje i już gdzieś na połowie czy 2/3 wiem, że to jest możliwe, no to ciężko się pracuje, żeby to zrobić. A jak już widać, że się nie da, to człowiek sam mówi, macha ręką, mówi, jakie tam 4 godziny, mowy nie ma, najważniejsze jest, żeby przebiec i skończyć. 3 godziny są i zawsze były od czasu, jak biegam maraton, poza moimi możliwościami. Ja zacząłem biegać maraton stosunkowo późno, bo pierwszy przebiegłem dopiero w maju 2001 roku. A więc biegam maraton dopiero od 10 lat. Jestem wciąż bardzo młodym facetem, ale znam młodszych i im się udaje zejść poniżej 3 godzin, ale to już jest naprawdę wyczyn sportowy. Często pan biega? Staram się biegać codziennie, ale w zależności od sytuacji to się udaje mniej czy bardziej, tak często, jak to jest tylko możliwe. Dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Dziękuję bardzo.